Dzień dobry. To będzie recenzja, czy raczej moje wrażenia po seansie filmu Porady na zdrady. Okej, gdzie jest alkohol? A nie, okej, to najpierw będzie wprowadzenie, bo to się z tym wiąże, więc ja staram się tutaj bawić w taką swego rodzaju działalność misyjną, tutaj w cudzysłowie oczywiście. To znaczy, jak widziałem ostatnią rodzinę, to byłem pod takim wrażeniem, że stwierdziłem, że kurczę, jeśli w tym kraju robi się tak dobre filmy aktualnie, to może warto by było, korzystając tutaj z mojego jakiegoś tam zasięgu, promować dobre polskie kino. Jeśli film zasługuje na to, żeby o nim mówić, no to żeby podzielić się jego, powiedzmy, pozytywną opinią o nim z szerszą publiką. No i dlatego te filmy staram się wybierać w taki sposób, żeby one były ciekawe. Nawet nie każdy mi się podobał, jak Sztuka kochania na przykład, ale był warty zobaczenia, był z jakiegoś powodu ciekawy. W związku z tym, dlaczego do cholery poszedłem na Porady na zdrady? No jest ten gatunek polskiej komedii romantycznej z białym plakatem i Karolakiem. To jest ogólnie mój copyright. Komedia z białym plakatem i Karolakiem. To jakby co, to ja to wymyśliłem. Podoba mi się to. W każdym razie jest sobie ten gatunek i on, ja ostatni raz miałem z nim styczność, jak recenzowałem te filmy na tym kanale mniej więcej. Jak było Ciacho, jak było Och Karol, jak było, nie wiem co tam jeszcze w tym czasie wychodziło. Filmy takie jak Nie kłam kochanie, albo Dlaczego nie i tego typu rzeczy. Ja te filmy oglądałem i miałem już ich tak serdecznie dość. Znaczy ja oglądałem dla Beki też częściowo oczywiście, ale już miałem ich tak dość, że jakiś czas w ogóle je sobie odpuściłem. To zauważyłem, że było ich od jakiegoś czasu sporo mniej w kinach. Jak wychodziły tego typu filmy, nie wiem, 2 razy w roku, może 3, na walentynki coś często wychodziło. Generalnie nie było ich tak dużo jak kiedyś. Takie miałem wrażenie, przynajmniej mogę się mylić, może dlatego, że się odciąłem tego zupełnie, to mnie to ominęło. No ale w tym roku z jakiegoś powodu jest tego więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mieliśmy wcześniej Polandię, teraz wcześniej jeszcze mieliśmy To tylko przyjaźń, czy coś takiego. Teraz było to Porady na zdrady i teraz będzie jakoś niebawem Wszystko albo nic, coś takiego. W każdym razie jest tego więcej, więc może warto by się przyjrzeć, jaki poziom te filmy prezentują dzisiaj. Więc ja tak stwierdziłem, że pójdę sobie do kina i zobaczę, jak wygląda taki sztandarowy przedstawiciel polskiej komedii z białym plakatem i Karolakiem. No i w związku z tym chciałbym się podzielić z wami moją opinią. A że standardem w tych recenzjach polskich filmów jest to, że piję jakieś piwo, to w związku z tym, że będziemy omawiać film, jeden z tych filmów robionych masowo, bez jakiegoś, nie wiem, bez ręki reżysera, bez jakiejś wartości artystycznej, no toż myślę, że to jest dobra okazja, żeby się napić jakiegoś koncernowego piwa i to będzie Żywiec Szampańskie. Pozwólcie, że przetestuję w takim razie to piwo. Myślę, że ono dobrze tutaj pasuje, szampańskie zresztą. Smakuje jak tani szampan rozrobiony z wodą, więc może nie, może jednak nie. Okej, mam jeszcze jedno koncernowe piwo, tym razem o niebo lepsze, tak myślę przynajmniej. Okej, może nie będę reklamował, bo myślę, że sobie poradzą śmiało bez reklamy. Okej, przejdźmy sobie w takim razie do filmu. Żegnaj, wyprowadź się z myśl. Zacznijmy od fabuły może, zacznijmy od tego, o czym ten film w ogóle jest. Tak będzie chyba łatwiej. Więc mamy nasze dwie bohaterki. Jedna się nazywa Kalina. Jest taką typową protagonistką komedii romantycznej. Boję się, że się zakochałam. Czyli jest miła, jest ładna, ale nie za ładna, żeby wiecie, żeby, bo jak kobieta jest za ładna i przypomina jakąś seksbombę, no to od razu się jej przypisuje jakieś negatywne cechy. Nie, tu mamy dziewczynę z sąsiedztwa, taką bardzo miłą, sympatyczną, która ma wziąć ślub tego samego dnia, w którym w zasadzie dzieje się główna akcja, od czego się w zasadzie zaczyna. Ona ma oczywiście swoją szaloną przyjaciółkę, czyli taką bardziej, powiedzmy, charyzmatyczną, która daje, wnosi więcej humoru i tak dalej. Ona się nazywa Fredka. Ciebie. I ona nie ma charakteru zasadniczo. Po prostu ma zbiór pewnych cech, które mają ją ubarwić trochę. Więc nosi dziwaczne ubrania, jakieś kolorowe, jakieś opaski, jakieś dziwaczne kolczyki. No i nazywa się Fredka, bo tak jest zabawniej. Więc mamy jeszcze dwie bohaterki, obie zostają zdradzone. W przypadku Fredki to wygląda tak, że ona się umawia ze swoim facetem, który jest jakimś cholernym hipisem czy kimś na miejscu i ten facet jak tylko przychodzi, to mówi, że no sorry, muszę iść. No i idzie. Więc kiedy nasza bohaterka wychodzi z tego miejsca spotkania, natychmiast mija swój własny samochód, który ten jej chłopak od niej pożycza, w którym ten chłopak się całuje z inną laską. Po prostu zbieg okoliczności, wiecie, rozumiecie, nie? Natomiast w przypadku Kaliny, no to ona ma wziąć ślub.
jej facet, jej narzeczony w dniu ślubu mówi, że musi iść do pracy, bo coś ważnego wypadło. Zazwyczaj pracodawca ci da wolne, kiedy wychodzisz, kiedy się żenisz. Raczej nie będzie z tym problemu. Ale okej, więc to nie jest zupełnie podejrzane. Ten gość najwyraźniej sobie tak wyobrażam. Natomiast Kalina stwierdza, że no coś jest nie tak, więc za nim idzie. No i oczywiście spotyka go, jak w szklanej windzie się całuje z jakąś laską. I nie wiem, co ten typ sobie myśli, w sensie... Serio, chłopie, mogę się wstrzymać, naprawdę, ten jeden dzień chociaż, nie? Ale okej. Okay. Zresztą inna sprawa, że po co bierzesz ślub w takim razie? Jeśli wolisz zdradzać... Jeśli wolisz sobie żyć kawalerskim życiem, nie? Ale okej, nie wchodźmy w to, bo film też sobie daje z tym spokój, nie w ogóle się nie interesuje tym problemem. No i w każdym razie nasza Kalina jest bardzo obrażona, no bo wiadomo, facet ją zdradził w dniu ślubu. No i ślubu nie będzie. I tutaj moje pytanie jest w takim razie, czy ty bierzesz ten ślub sama, z tym facetem tylko? Wiem jakby z autopsji, jak wygląda ślub i przygotowania do ślubu. I zazwyczaj tam się kręci dookoła ciebie dużo więcej osób. Takie, wiecie, mało istotne osoby jak twoja rodzina, twoi przyjaciele, twoi znajomi, twoja dalsza rodzina. I generalnie w związku ze ślubem jest naprawdę dużo przygotowań, więc kiedy ślub nie wypala w ostatnim momencie, no to jest to big deal ogólnie i wszyscy raczej by się tym przejęli. Natomiast w przypadku Kaliny wszyscy mają to w dupie i ona spędza potem swój dzień ślubu po prostu chodząc w sukni ślubnej po mieście z butelką jakiegoś szampana czy czegoś i popija sobie na ulicy. Już pomijam fakt, że w polskich realiach raczej to by się nie skończyło zbyt dobrze, no ale to jest oczywiście, to są realia TVN-owskie. No ale nikt się najwyraźniej nie przejął, nikt do niej nie dzwoni, nikt po prostu jej nie próbuje znaleźć ani nic. Więc ona sobie tak wędruje po tych ulicach, popijając tego szampana, aż zostaje potrącona przez samą. O mój Boże. O mój Boże. I hurt myself. Today. Podoba mi się to. Zostaje potrącona przez samochód. Tak centralnie po prostu, uderza w samochód i ona w ogóle leci w jakieś krzaki. Ale Kalina wstaje i facet, który jest z Weroniką Rosati, nawet nie pamiętam jak się jej bohaterka nazywała, to nieważne. I to jest taki koleś, który chciałby być Ryanem Goslingiem bardzo. I przy całej mojej antypatii do Ryana Goslinga, to Ryan Gosling po prostu jest przy nim jak... nie wiem, jak Marlon Brando. Ten gość generalnie wychodzi z tego samochodu i jak mówi, hej, nic ci nie jest? A ona mówi, nie, wszystko spoko, po prostu przejechał mnie samochód, ale już jest wszystko okej. Więc ona po prostu powinna mieć, nie wiem, połamane nogi albo coś w tym stylu po tym całym uderzeniu. Nie wiem, wstrząs mózgu. Reakcja każdej zdrowej osoby w momencie, kiedy przejedziesz kogoś samochodem, to jest w najgorszym razie po prostu zawieźć tą osobę do szpitala na standardowe badania czy coś, no bo... No nie można po prostu powiedzieć, nie, to... Okej, to spoko, to idź dalej. Okej, realia TVN-owskie, pamiętajmy. W każdym razie przypadkiem na Kalinę wpada Fredka, więc dziewczyny się dogadują i stwierdzają, że kurde, ci faceci to jednak są chuje. I wszyscy zdradzają i w ogóle jest nędza, więc można by na tym zarobić. I można by nie tylko zarobić, bo tu nie chodzi o pieniądze, przepraszam, to jest zaznaczone w tym filmie, ale można by pomóc innym kobietom w takich sytuacjach i łapać tych niewiernych facetów. Zostać... testerkami wierności. Podoba mi się to. W związku z czym dziewczyny postanawiają, że założą agencję detektywistyczną w pewnym sensie. Po prostu będą świadczyć takie usługi, że będą uwodzić facetów, druga będzie robić foty. No i oczywiście te zdjęcia będą potem... To jest wszystko oczywiście na zlecenie kobiet, które podejrzewają mężczyzn o zdradę. I one będą po prostu wtedy uwodziły faceta, robiły foty, jak się złapie. No i te foty będą szły do takiej kobiety i ona będzie wiedziała, że nie ma co. Z takim facetem to nie ma co w ogóle wiecie, wchodzić w jakiś związek. I w tym momencie się zatrzymajmy na chwilę. Pomówmy sobie o naszych bohaterkach jeszcze raz. Nie wiemy o nich zbyt wiele. One w ogóle nie mają rodziny, nie mają innych znajomych, nie mają niczego. To są takie postacie, które żyją w takim kompletnym oderwaniu od wszystkiego. Wiecie, generalnie Kalina anulowała swój ślub praktycznie, nie wiem, dzień wcześniej czy coś. I nikt do niej nie dzwoni, nikt się tym nie interesuje, po prostu wszyscy najwyraźniej stwierdzili, że nie, ślub, whatever. W każdym razie, nasze dwie bohaterki, żadna z nich nie ma normalnej pracy. Nie wiem, czym się zajmuje Kalina, nie pamiętam, szczerze mówiąc, co ona robi. Wiem, że Fredka robi catering wegański dla korporacji czy coś, w sensie dla pracowników korporacji czy coś takiego. To taki, tak zupełnie domowo, w sensie robi jakieś tam potrawy i potem nosi to tam. Ale dorabia chyba fotografią czy coś w tym stylu, ale co robi Kalina? Zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, jak sobie dorabiasz po prostu roznosząc catering, to myślę, że nie będzie cię stać na wypasione dwupiętrowe mieszkanie gdzieś w okolicach Starówki.
Serio. Może gdybym był w gimnazjum, to bym w to uwierzył, ale w momencie, kiedy jestem w tym wieku, że wiem, jak wygląda szukanie mieszkania w Warszawie, jakie są ceny wynajmu mieszkania, to no nie ma opcji po prostu, żeby mieszkając samemu, bo może jeszcze w dwie osoby to okej, ale mieszkając samemu, mieć tak wypasione mieszkanie w takiej lokalizacji i utrzymać się z sprzedawania ciast z buraków. Okej, myślałem, że wystarczy mi to na dłużej. Ale okej, no dziewczyny robią te swoje zlecenia. I już pomijam ten cały moralny aspekt w ogóle działalności w takim tonie. Działalności o takim charakterze. Co w ogóle byłby ciekawy motyw, żeby podyskutować sobie, żeby reżyser stwierdził, że zastanowił się nad tym problemem, czy to w ogóle jest moralne, co my robimy? Czy to w ogóle, jak w ogóle podchodzić do bohaterek, które się trudnią czymś takim, które zwyczajnie prowokują facetów tylko po to, żeby wpadli zwykle pod wpływem jakiegoś alkoholu, czy czegoś w ich sidła? Ja nie wiem, to są naprawdę oczywiste rzeczy, ale wydaje mi się, że żeby doszło do zdrady, zazwyczaj musi być jakaś więź, albo jakieś czynniki sprzyjające ku temu. To nie jest tak, że to się dzieje automatycznie. Ale okej, mniejsza z tym. W każdym razie biznes się kręci. I w którymś momencie pojawia nam się wątek postaci, które widzieliśmy wcześniej, czyli właśnie Weroniki Rosati i jej faceta. Jej facet jest coachem. I to jest znak czasów, to jest coś, co się zmieniło w tych filmach, że teraz mamy coachów i są w tym filmie dobrzy coache, czyli ci uczciwi, ci, którzy faktycznie pomagają ludziom i tak dalej, i są źli coache, czyli ci, którzy wykorzystują tylko to, żeby się nachapać i wiecie, mieć pieniądze i tak dalej. W każdym razie jej facet, jak on ma do cholery na imię? Maciej? Pozwólcie, że sprawdzę. Tak, Maciej. Zapamiętałem. Jej facet właśnie jest dobrym coachem. Znaczy pomaga ludziom radzić sobie radzić sobie, nie wiem, z niepewnością siebie albo z wyrażaniem siebie czy coś w tym stylu. No i on napisał książkę, która się nazywa Porady na zdrady. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, jakim cudem ktoś miałby kupić książkę o tytule Porady na zdrady, bo kiedy książka ma tytuł, który się rymuje, to nie jest dobry znak, naprawdę. No ale w każdym razie on jest tym poczciwym, miłym, dobrym... Nawet Kapitan Ameryka tego nie wytrzymał. Dobrym człowiekiem, który jest zakochany w swojej narzeczonej czy żonie. W każdym razie w swojej kobiecie, której imienia za cholerę nie pamiętam. Nawet nie będę sprawdzał, bo nie jestem pewien nawet, czy to na imię kiedyś padło w tym filmie. Podejrzewam, że nie. W każdym razie problem polega na tym, że Weronika Rosati w tym filmie gra... No, Weronika Rosati, jak wiecie, jest bardzo ładną, seksowną kobietą, brunetką. Więc naturalnie jest tutaj antagonistą w tym filmie. Oczywiście jest zepsuta do szpiku kości po prostu. W każdym razie ona chce wykorzystać swojego mężczyznę, który ma kasę. I ona chce skorzystać z jego majątku, więc chyba jest żonata z nim. I jednocześnie uciec ze swoim kochankiem czarnoskórym na Kubę, coś w tym stylu. Więc ona jest tutaj tą główną złą, tak? I w tym momencie ona się zgłasza do naszych bohaterek, żeby one znalazły jakiś powód, żeby mogła się rozstać z tym facetem. Mogła, nie wiem, złożyć pozew o rozwód, czy coś w tym stylu i mieć na to dowody oczywiście. Więc trwa taka wielka, zmasowana akcja, żeby wrobić tego biednego faceta w to, żeby Weronika Rosati mogła po prostu uciec z jego pieniędzy generalnie. Więc to trochę już stawia całą tę działalność tych dziewczyn pod znakiem zapytania. W sensie, jeśli na tym to ma polegać, że one będą po prostu usilnie starały się szukać dowodów na zdradę, to ja myślę, że każdego można by tak wkopać. Umówmy się, każdego można postawić w takiej sytuacji, która wygląda, wiecie, dwuznacznie w momencie, kiedy zrobisz odpowiednio zdjęcie w odpowiednim momencie. I nie ma tu mowa, no wiecie, na dyskusję i tak dalej. No nie, jest fota, więc zdradzasz i tak dalej. Ale okej, dobra, mniejsza z tym. No i oczywiście wiecie, jak się to skończy. Wiecie, jak się to skończy, bo widzieliście pewnie masę takich filmów. I tu ten nie jest wyjątkiem. Skończy się, kurwa, ślubem. Oczywiście. I wiecie, kto się zakocha w kim. Wiecie w zasadzie wszystko. Bo ten film nie ma absolutnie nic do zaproponowania w tym departamencie. To jest dokładnie ta kurwa sama historia, która jest opowiadana dosłownie wszędzie. Nie wiem, ja kojarzę jakieś filmy, które w ogóle miały dokładnie tę samą fabułę. To znaczy mamy dwie osoby, które poznają się głównie dlatego, że jedna z nich gra jakąś rolę. Jest właśnie kimś wynajętym do czegoś. Jest, nie wiem, ochroniarzem, jest aktorem, jest kimś tam. I oczywiście z biegiem czasu te osoby się w sobie zakochują i potem niestety ta osoba, która do tej pory ukrywała swoją prawdziwą tożsamość czy swoje prawdziwe intencje, musi je wyjawić albo sama, albo nagle się wychodzą na wierzch. No i oczywiście mamy, o nie, kłamałaś tyle czasu. No i dokładnie jest to w tym filmie, po prostu jeden do jednego. Ale wiecie, okej, to jest
prosta polska komedia romantyczna. Jeśli korzysta ze schematów, które działały w innych filmach, okej. Okay. Ale problem polega na tym, że postaci, które mają się zakochać w tym filmie, one nie mają absolutnie nic wspólnego ze sobą. Kompletnie nic. Ten gość Maciej, który jest coachem, jak wspominałem, on się niby zakochuje w naszej Kalinie. Ale czemu on się w niej zakochuje? Czemu ona się zakochuje w nim? Nie ma absolutnie żadnego powodu ku temu. Oni wymieniają jakieś dialogi, które są o pierdołach, o kompletnych banałach, o niczym. To jest po prostu na poziomie Zmierzchu. W Zmierzchu było o wiele lepiej, bo tam jeszcze można było znaleźć jakąś nić porozumienia, nie wiem, w czwartej czy piątej części, ale tutaj nie ma absolutnie nic. Nic ich nie łączy, kompletnie. Jeszcze w przypadku tego faceta, nie wiem, no jeśli ma taką sukę za żonę, a film nam oczywiście to pokazuje, to okej, to może jak się mu się trafiła nagle jakaś dziewczyna, która jest miła, to od razu się zakochał, okej, to jeszcze jest w stanie zrozumieć, ale czemu ona nagle zakochuje się w tym typie? Bo jest wierniejszy? Może dlatego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale są w tym filmie jeszcze inni bohaterowie, słuchajcie. Są w tym filmie inni bohaterowie, jest na przykład Krzysztof Czeczot, który gra Antka. I to jest jedyna postać w tym filmie, która ma jakiś charakter, ma trochę charakteru i jest relatywnie zabawna. Także szacunek dla Krzysztofa Czeczota, naprawdę... Przyjdźcie, zobaczcie. Bo naprawdę będzie fajnie. Bo to jest postać, która jako jedyna wprowadza odrobinę humoru. To jest gość, który jest notorycznym kłamcą, więc on kiedy poznaje najpierw Kalinę, a potem Fredkę, to im napierdala takie głupoty, w sensie, że jest weteranem z Afganistanu czy coś, że jest blogerem wegańskim. To jest też kolejny wątek, który można by różnie oceniać moralnie, powiedzmy. Czy ktoś by chciałby się wiązać z takim gościem? To jest jedna postać, która się wydaje właśnie niezbudowana na kompletnym stereotypie. Więc fajnie. Poza tym jest jeszcze Karolak. No, fajni aktorzy grają, piękne aktorki. I wiecie, kolejna rzecz, która się zmieniła od czasów, kiedy ja oglądałem te komedie z Białym Plakatem i Karolakiem. Mianowicie, kiedyś Tomasz Karolak był jednak elementem fabuły, znaczy jego bohaterowie byli elementami fabuły. W Ciachu tak było na przykład, w jakichś tam innych filmach, nawet nie wiem, wszystkie filmy są takie same, więc wszystko jedno. W każdym razie on był przynajmniej bohaterem w tych filmach. Tutaj Tomasz Karolak jest gagiem, który jest po prostu tak doklejony do tego filmu, żeby go dośmiesznić trochę. On jest właśnie takim coachem, który próbuje zarobić na biednych tutaj osobach, które, wiecie, były zdradzane przez kobiety, czy coś w tym stylu. Widzieliście w trailerach te pierdoły po prostu, jak on tam mówi, że no, tutaj jestem autorem broszury, zdradź kobietę, zanim ona zdradzi ciebie, czy coś w tym stylu. Więc ten jego wątek się tak ciągnie przez cały film i ma być śmieszny, bo... I to polega głównie na tym, że Karolak mówi śmieszne rzeczy. Znaczy, mówi rzeczy po prostu, ale że to jest Karolak, to mają być śmieszne. Kochany, wiesz, co spowoduje, że twoje małżeństwo odżyje? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale... Potrzebny jest jakiś impuls. To ma taką grupę generalnie zaufania, takich trzech facetów, którzy jakby chcą podążać tego jego ścieżkami. Jednym z nich jest Sławomir. Nie wiem, czy kojarzycie Sławomira, to jest taki artysta YouTube'owy może? To jest taki gość, który bardzo chciał stać się viralem. Cześć, tu Sławomir. Cześć, kochani, tu Sławomir. I ostatnio grywał w filmach. I nawet w szczególności to mi wychodziło o wiele lepiej, szczególnie dzięki jego aparycji, bo to jest gość, który wygląda jak taki Janusz, taki typowy. Tak ma takie, wiecie, lekką łysinę, wąsik i tak dalej. Wygląda bardzo sympatycznie, ma potencjał komediowy, myślę. Ale fajnie, jakby ktoś mu kiedyś może napisał jakąś rolę, która się do czegoś nadaje. Tak, staram się mówić coś miłego generalnie o tym filmie. No i to jest taki wątek, że... który ma być śmieszny, to znaczy Karolak mówi, hej, na przykład powiedzcie coś, jakbyście podrywali kobiety. No i widzimy tych trójkę przegrywów kompletnych i tego Sławomira, który na przykład mówi, że no, bym powiedział coś o swoim spanielku czy coś. I to jest takie śmieszne, bo wiecie, bo wiesz, że oni by niczego nie podrywali w życiu, bo przynajmniej tak są przedstawieni tutaj. Ale i mówią takie śmieszne rzeczy i nie wiem. Po tym jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego. Tak, coś czułem, że to. To miało być zabawne, czy coś. Czy coś mnie minęło, czy coś jeszcze powinienem powiedzieć, generalnie jeśli chodzi o postacie i o rzeczy, które się tu dzieją? Chyba nie. No mówię, wiecie jaka jest fabuła, no. Po prostu z czasem wyjdzie na jaw kłamstwo, ale jednocześnie rzeczy się tak ułożą, że wszyscy będą zadowoleni. I dalej, w ogóle film kończy się ślubem Fredki.
To jest w ogóle taka klamra, która spaja cały film. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest w ogóle ambitna rzecz. W każdym razie kończy się ślubem Fredki i ona stwierdza, o nie, chyba popełniam swój wielki błąd i ucieka. I ponownie mamy pokazany kościół, który jest pełen w ogóle ludzi, którzy przyszli na ten ślub. Ale wszyscy mają w dupie to, że panny młodej, że nie ma panny młodej. Jest na przykład matka Antka, który tam czeka, oczywiście czeka na żonę, która, znaczy przyszłą żonę. I ona mówi, no ona chyba nie przyjdzie, wiecie, wiesz, bo tutaj moja kobieca intuicja mi mówi, że nie przyjdzie. Gówno wiedziałaś. Ale poza tym po prostu wszyscy mają wyjebane kompletnie. Co jeszcze się w filmie rzuca w oczy bardzo? No oczywiście rzecz, która jest myślę dyskutowana bardzo szeroko, czyli product placement. Pozwólcie, że napiję się tego pysznego Guinnessa. Guinness jest super. I tak właśnie wygląda product placement w tym filmie. Są autentyczne dialogi, gdzie jest mowa o berlinkach, albo rozmawiają z asystentką w Oplu, albo My Taxi mają. I kurwa mać, jak można po prostu wpierdalać ten product placement tak po prostu topornie. Ja nie wiem, ja się dziwię autentycznie tym aktorom. Znaczy dziwię się, no współczuję im w sumie trochę, no bo wiadomo czemu oni grają w tym filmie, no nikt nie gra w tym filmie z artystycznych pobudek, tylko po to, żeby zarobić, nie? No to jest praca jednak. Czasami jak widać bywa naprawdę chujowa, ale chciałbym po prostu zobaczyć minę takiego aktora, który czyta ten kurwa scenariusz i jest mowa, jest dialog w stylu czemu wrzucasz parówki do sałatki? To nie parówki, to berlinki. Przecież ja bym po prostu powiesił się, zanim bym to powiedział, bo to jest kurwa tak żenujące, że naprawdę szkoda gadać, no. To był najwspanialszy plan, jakim byłam. I zresztą, no okej, product placementem, ale generalnie dialogi w tym filmie są tak głupie, są tak toporne. Sama gra aktorska jest tak sztuczna, po prostu mamy takie zgrane motywy. Wiecie, wyobraźcie sobie rozmowę dwójki zakochanych ludzi, którzy idą sobie przez miasto. Oczywiście, wiecie, w tym filmie wszystkie wnętrza są piękne. Urządzony po prostu jak katalog IKEA. Wszystkie sceny na zewnątrz to są najpiękniejsze fragmenty Warszawy, te najbardziej turystyczne. Wszystko jest piękne, cudowne, wszystko wygląda fantastycznie. No i mamy dwójkę zakochanych ludzi, którzy idą sobie przez to miasto. Popijają jakąś kurwa kolę czy coś z papierowego kubka. I dialog wygląda w ten sposób, że ona tak sobie idzie i nagle się zatrzymuje o drzewo czy o latarnię, obkręca się wokół niej i mówi, czemu to w ogóle mnie zabrałeś, czemu w ogóle rozmawiamy i tak dalej. I to jest wszystko tak kurewsko nienaturalne, po prostu to jest niesamowite. To wszystko w ogóle, wszystkie elementy w tym filmie są tak kurwa sztuczne. To ja jestem naprawdę pod wrażeniem. To jest taka dziwna, syntetyczna rzeczywistość. I wszyscy wiemy, że tak nie wygląda życie, tak nie wyglądają losy bohaterów. Bo nawet w najbardziej słodkich, łzawych komedyjkach romantycznych to wszystko wygląda o niebo bardziej wiarygodnie, to wszystko wygląda o niebo bardziej prawdziwie. Tutaj wiemy, że te wnętrza nie są prawdziwe, wiemy, że te postacie nie istnieją naprawdę. Oczywiście no to są postacie fikcyjne, siłą rzeczy, ale kiedy oglądamy film, no to my o tym nie myślimy, staramy się uwierzyć w te postacie. Tutaj nie ma absolutnie żadnych szans na to. No i właśnie, tutaj wróćmy, zbijmy to wszystko sobie klamrą. Ja obejrzałem ten film głównie po to, żeby zobaczyć, jak ten gatunek polskich komedii z białym plakatem i Karolakiem się zmienił na przestrzeni lat. No bo powstawały komedie, nie wiem, choćby amerykańskie, z których można było czerpać garściami, brać przykład. Więc żeś powstał ten gówniany film, Listy do M, który na tym tle, na tle oczywiście tych wszystkich komedyjek, to jest w ogóle wybitna rzecz, też jest Karolakiem zresztą, ale sam w sobie był naprawdę chujowy, ale przynajmniej starał się czerpać, wiecie, schematy z, nie wiem, z takich filmów jak Love Actually na przykład. Na pewno były jakieś komedie, które nie ssały tak potwornie. A tutaj nagle idę na film Porady na zdrady i widzę dokładnie, kurwa, to samo, co było wtedy, kiedy oglądałem, nie wiem, Ciacho albo coś w tym stylu. Kiedy to było? Czy wyjazd integracyjny, czy coś. Kiedy to było w ogóle? Przecież to są czasy, kiedy miałem fryzurę jak Justin Bieber. Teraz też mam oczywiście, ale Justin Bieber też się zmienił. Jakim cudem można cały czas, kurwa, kręcić dokładnie to samo? Zero ewolucji, kompletne zero. To jest niesamowite, naprawdę. To jest coś, co robi na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie właśnie w perspektywie tego, że przecież naprawdę dobre filmy się robi w Polsce ostatnio. Naprawdę dobre produkcje. Wygląda na to, że zabierają się za kręcenie filmów ludzie, którzy wiedzą, co robią.
albo, nie wiem, oglądają coś przynajmniej, wiedzą z czego czerpać wzorce, z czego brać przykład, co starać się, nie wiem, odtworzyć albo pokazać na swój sposób. A tutaj mamy dokładnie tę sam gównianą polską komedię, którą znam sprzed, ilu tam, 5-6 lat. Nie wiem, wszystkie osoby odpowiedzialne za to gówno naprawdę powinny się wstydzić, łącznie z aktorami. Ja wiem, że za coś trzeba żyć, coś trzeba do garnka wrzucić, ale czytacie te scenariusze, tak? Więc, no... Miejcie trochę przyzwoitości, naprawdę. A już twórcy tego filmu, ktoś, kto napisał scenariusz, ktoś, kto to reżyserował. To jest Rysiek Zatorski, reżyser, który jest autorem wielu hitów. Naprawdę, ja bym się wstydził po prostu potem przyjść na jakąś imprezę branżową i patrzeć ludziom w oczy. Podoba mi się to. Może kiedyś się doczekamy rozrywkowego, lekkiego filmu, komedii romantycznej, polskiej, która nie będzie kompletnym syfem. Która nie będzie obrażała inteligencji, która nie będzie się opierała na gównianych zbiegach okoliczności, która nie będzie się opierała na papierowych postaciach, których najlepiej charakter wyraża, nie wiem, ubiór, albo o których nie wiemy nic absolutnie. Gdzie postaci nie będą wyrwane zupełnie z jakiegokolwiek kontekstu, tylko po to, żeby mogły służyć jako te tekturowe postacie, które, nie wiem, mają popychać fabułę, gównianą fabułę do przodu. Ja pierdolę po prostu. Jeszcze raz wrócę może do tego cudownego szampańskiego. Guinness oczywiście jak Guinness, to jest naprawdę solidne piwo. Ale to zdaje się jest inspirowane jakimś francuskim rodzajem piwa, czy belgijskim, które oryginalnie było, zdaje się, fermentowane z udziałem drożdży, takich jak przy szampanie, ale nie sądzę, żeby żywiec na to poszedł, więc myślę, że to jest po prostu jakaś tam ich wariacja. No, smakuje niczym, no niczym, kompletnie. Taka woda, tyle że z gazem. Więc nawet nie powiem, że jest złe, bo ciężko mu coś zarzucić, szczerze mówiąc, po prostu jest takie jak ten film. Nijakie. Jest takim po prostu wzięciem czegoś, co grało gdzieś indziej, wzięciem dobrego schematu i przerobieniem tego na taką totalnie bezpłciową, bezsmakową, bezwartościową formę. To jest idealna recenzja i tego piwa, i tego filmu. I wiecie, co jest najgorsze? Że jak byłem na seansie tego filmu, cała sala rżała ze śmiechu. Wszystkim się to podobało. A te momenty z Karolakiem, to po prostu ludzie leżeli. Mówię autentycznie, ludzie naprawdę się śmiali na tym. Ludzie się śmiali z tych żartów, ludzie się śmiali ze Sławomira. Ludzie po prostu byli zachwyceni tym filmem. Jak wychodziłem z sali, to ludzie o nim dyskutowali w ogóle, że oho, śmieszne, to było fajne, to było ten. Najwyraźniej jest na to publika. Czy tego chcemy, czy nie, to te filmy będą dalej powstawać. Dokładnie takie same filmy, dokładnie od tej samej miary. Dokładnie taśmowo będziemy dostawać kolejne filmy z tymi kurwa białymi plakatami, bo najwyraźniej są ludzie, którzy chcą to cały czas kurwa oglądać. Także tą, myślę, dosyć pesymistyczną nutą się z wami pożegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Nie polecam. Okej? Nie polecam. Trzymajcie się. Cześć.